No dzień dobry, witam. Mamy kolejny dzień i tak na szybko tutaj właśnie przyszłam, żeby się odezwać, bo nie wiem, czy zaraz, znaczy generalnie zaraz po śniadaniu tak naprawdę wychodzimy. I dzisiaj w planie jest zamek Stirling. I wiecie, co mnie martwi? Że pada. I wygląda na to, że dzisiaj właśnie ma być taki pochmurny dzień i ma padać. Więc akurat chyba trafi nam się spacer w deszczu. 14 stopni, więc zobaczymy. Ja się ubrałam już na cebulkę, bo stwierdziłam, że wczoraj jak miało być chyba... Było 16 już jak wyszliśmy w Edynburgu i było mi tak zimno, że dzisiaj wszystko zakładam, więc na to jeszcze bluza i będzie... Już tutaj też mam problem, bo muszę założyć kurtkę przeciwdeszczową, także zobaczymy. Zobaczymy, czy to, co wymyśliłam, się sprawdzi na taką pogodę. Potem po prostu będę wiedziała, jakby co. No a tak to właśnie. Teraz idę na śniadanie. Potem szybko dopakować rzeczy. Prostowałam włosy, ale powiem wam, że jest jakoś, ja już czuję, jest jakoś tak, nie wiem, parno, duszno, albo może po prostu wilgotno. I dlatego one się, ja je wyprostowałam, a one się i tak czy podwijają, nie chcą się wyprostować. Więc ja mówię. I tak zaraz wyjdę pewnie, wiecie, na dwór. To trochę zmokną i w ogóle nie ma to sensu może, no ale nic. Dobra. To ja tak na szybko, na dzień dobry tylko tutaj i co, idę na śniadanie. Zobaczymy, co tam dziś. Śmiejemy się, że z innymi tutaj właśnie, wiecie, na wycieczce, że śniadanie takie różnorodne, że jest dużo rzeczy. Natomiast mi to bardzo pasuje, że są takie typowe English breakfast. Bardzo mi to pasuje, bardzo, bardzo się cieszę w sumie. I jest wtedy duży wybór, bo można, wiecie, i jajko, i jakaś jajecznica czy coś, a to kiełbasę, a to coś, więc ja nie narzekam. Dobra, to co, widzimy się później, jak już będę wiedziała, co robimy i jak to wygląda. Plan na dziś. Także cóż, dzień dobry, zaczynamy kolejny piękny dzień w Szkocji, chociaż pada, ale podobno jak pada albo jest, wiecie, kiepska pogoda, to jest po prostu klimatycznie, więc niech tak będzie dziś. Dobra, to do zobaczenia za chwilę. Dobra, słuchajcie, jestem gotowa. Idziemy na zwiedzanie zamku. Idziemy na zamek. Stirling. To jesteśmy na zamku Stirling, gdzie koronowana była Maria Stuart. O, jaki widok! O, jak to jest pięknie! Prawdziwa szkocka pogoda, ale to nic. No i jesteśmy na zamku Stirling, gdzie koronowana była królowa Szkotów, Maria Stuart, ale też przy Stirling Bridge, oczywiście William Wallace wygrał bitwę z Anglikami, bardzo ważny moment. I że widziałam niedawno Braveheart, to bardzo, wiecie, w temacie jestem, także bardzo ładne miejsce. W ogóle ciekawa historia z Marią Stuart, która po śmierci męża została na przykład przegoniona z Francji przez swoją teściową, bo nie życzyła sobie, żeby tam więcej była, więc wróciła do Szkocji, a na koniec została ścięta. Także spokoju nie miała. Ale powiem wam, pięknie. Piękny zamek, fajnie to wygląda. Piękne ogrody. Tutaj jest cała historia fajnie opisana, dobudowywane części właśnie ze względu na to, że który król, której królowej co wybudował, więc tutaj powstawały dodatkowe pałace, dodatkowe skrzydła. Bardzo, bardzo pięknie, a te widoki.
powiem Wam, że ogólnie to jest bardzo przyjemnie. Pomimo tego, że pada, to jest zimniej niż wczoraj, ale cieplej niż wczoraj. Także ta pogoda naprawdę trzeba być przygotowana na każdą ewentualność po prostu. Powiem Wam, że te atrakcje nawet tutaj w Szkocji nie są nudne. Bardzo ciekawe i ogólnie bardzo polecam. Na pewno warto przyjechać tutaj na zamek. Piękne widoczki, fajny zamek. Super. Królowej Anglii. Przepięknie. Zamek był fortyfikacją, ale wygląda do tej pory zjawiskowo, więc położony w tak pięknym miejscu, z takimi widokami, że teraz naprawdę warto zwiedzać, no. Zamek piękny, bardzo polecam, jak będziecie, moim zdaniem koniecznie, bardzo warto. A teraz jedziemy w kolejną piękną podróż. Słuchajcie, jedziemy do Loch Ness. Czeka nas długa droga, bo to podobno jakieś 4-5 godzin. No, także w drogę, ale pięknie, pięknie, wszystko mnie tu tak zachwyca. Już lubię te Szkocję. A jakby co? Kurtka? Świetnie się sprawdza. Bardzo dobra też.
przyjechaliśmy teraz do Muzeum Loch Ness, bo jezioro widzieliśmy po drodze. Przepiękny widok i duże jezioro. Years ago, a thaw came. As the ice of the glaciers melted, it poured into streams and burns, flowed down from the hills and flooded the Great Glen, turning it into a chain of lochs. Life returned once again to these hills and valleys, and eventually, the first humans to see this part of the world arrived at Loch Ness. Being human, they told stories. Stories that would grow and evolve to become myths and legends. Legends like the Loch. Half a billion years in the making. I'm Gordon, the barman here. And that's Alice Campbell, the water here. Mamy trekking jeszcze przy okazji, bo nasz przewodnik to wariat. Słuchajcie, śpimy dzisiaj w najpiękniejszym hotelu jak do tej pory. Jest cudowny. Ta Szkocja jest powalająca po prostu. Tu jest tak piękne wszystko. Ja jestem oczarowana, zakochana, a potem wam jeszcze opowiem chwilę, bo zaraz idziemy do pokoju, ale wcześniej musiałam przyjść tutaj ponagrywać, bo tak mi się podoba. Zaraz wam zrobię room tour, natomiast powiem wam, że żaden pokój nie był na tej wycieczce zły, niektóre były naprawdę super fajne i większość tak naprawdę, nie ma się do czego przyczepić kompletnie. Jedna w ogóle z lepszych wycieczek pod kątem jakości, wiecie, hoteli, pokoi, super. Natomiast ten dziś i ten hotel przebija po prostu wszystko, jest tak piękny i jest taki stylowy, taki angielski, że po prostu ja jestem oczarowana. Także już wam pokazuję, jak wygląda pokój. Trochę tutaj ciemno, ale nie wiem, czy jak włączę światło. Aha. No to proszę, tak wygląda. Tutaj są mebelki. W ogóle zobaczyłam, że jest, słuchajcie, Scottish shortbread. No to jest takie miłe. Ja kocham Szkocję już. A tutaj jest widok. Coś pięknego. I łazienka całkiem duża. Proszę bardzo. Ja, słuchajcie, nie mam nic do dodania, po prostu jestem oczarowana.
Nawet powiem wam, słuchajcie, wycieczka do Loch Ness. Ja uważam, że warto. Piękne to jezioro. No jest to kawał drogi tak naprawdę. W ogóle ludzie widzę, że śpią naprawdę w wieży. No nie, no coś pięknego, słuchajcie, coś pięknego. Właśnie, kawał drogi, trzeba dojechać. Natomiast piękne widoczki. Mnie to po prostu, wiecie, zachwyca, jak widzę właśnie takie wzgórza. Już naprawdę teraz zaczęły się takie konkretne, wiecie, widoki fajne, właśnie doliny, wzgórza. Te owieczki, które po prostu prawie wszędzie są. I teraz są właśnie takie malutkie i większe i mniejsze i ogolone i nieogolone i mają takie czarne ryjki i czarne nóżki. Po prostu takie to jest urocze, takie to jest piękne. Naprawdę, słuchajcie, ta Szkocja jest tak piękna. Ja jestem naprawdę oczarowana i mam nadzieję, że kiedyś tu wrócę jeszcze na jakąś inną wycieczkę, zwiedzę więcej, większą część, bo i ludzie są tacy mili i w ogóle no cudownie. A propos Loch Ness, powiem wam, że to muzeum jest zrobione mniej więcej też w takiej samej formie jak to Muzeum Whisky właśnie w Edynburgu, że się chodzi tam po różnych salach, coś tam pokazują, czegoś tam się posłucha, coś tam się wyświetli, coś tam się pokaże, ale ogólnie super opisana cała historia, w ogóle jak powstało to jezioro, dlaczego jest tak wiele jakby niedopowiedzeń, niedomówień, niejasności, czy tam w ogóle jest jakiś potwór, jakie są teorie w ogóle, jakie różni ludzie podczas różnych lat mieli teorie, z czego różne rzeczy mogą wynikać na przykład. I jest to bardzo fascynujące i powiem wam, że ja po wysłuchaniu tych wszystkich historii nie nawet uwierzyłam, że coś tam, coś jest na rzeczy. O, może tak, że może to jest jeszcze niewyjaśnione, niekoniecznie może jest to jakiś potwór, ale może jakieś właśnie, jakieś zjawiska fizyczne tam się dzieją, jeszcze nie wiem, nie do końca wyjaśnione, czy niezbadane po prostu. Bo to jezioro też jest bardzo ciekawe, na przykład nie zamarza nigdy, pomimo tego, że zimą w Szkocji nawet do minus 7 stopni na przykład jest w tych terenach, ono nigdy nie zamarza. Zawsze, no tam na którymś poziomie powiedzmy ma temperaturę około 5 stopni. Jest tam bardzo ciemno, nie ma tam roślin, są bardzo różne zwierzęta jakby, które tam żyją, więc teorie też są różne, że to jakieś, wiecie, dawne jakieś uchowało się zwierzę z epoki dinozaurów czy coś takiego. Teorie są bardzo różne, a tam w ogóle żyje dużo różnych zwierząt, także jest to fascynujące, jest to bardzo ciekawe, powiem wam, ale sam fakt, że można tutaj przyjechać i zobaczyć, bo urokliwe miejsce, przepiękne widoki. Z tego co widziałam, można sobie też wynająć jakby taki, nie wiem czy tam był prom, czy cruise taki po prostu, żeby się przejechać, także też fajnie. No cudownie, cudownie. No, potem jeszcze poszliśmy zobaczyć wodospad, bo jakiś był po drodze, bardzo niedaleko. To stwierdził przewodnik, że to dodatkową atrakcję mieliśmy i zobaczyliśmy właśnie wodospad. I to jest takie piękne, że właśnie tutaj natura jest taka dzika. Tu jest bardzo dużo w ogóle, wiecie, terenów niezamieszkałych. Z tego co czytałam, to jest w ogóle teren Highlands i to jest najrzadziej zamieszkały w Europie. I tu jest po prostu mnóstwo właśnie terenów zielonych i właśnie ta natura, ta przyroda, to robi ten klimat. I tu jest pięknie, naprawdę. Ja nie wiem, czemu ludzie na przykład, w ogóle kupiłam też pocztówkę, bo okazało się, że w Szkocji też jest zima i w ogóle nawet widziałam, bo jak przejeżdżaliśmy, to właśnie były różne widoki i nawet widziałam z daleka górę, na której był śnieg, więc tutaj też się zdarza. I tak myślę, dlaczego to nie jest taki popularny region, że właśnie ludzie na przykład tutaj nie przyjeżdżają, żeby jeździć. Nie wiem, czy tutaj można kamperami czy coś, ale myślę, że to jest super teren właśnie, żeby przyjechać i tak sobie jechać z miejsca w miejsce i gdzieś się zatrzymać i po prostu być, bo to o to tutaj chodzi, no. Cudowne miejsce, naprawdę. Ja się tak cieszę, że przyjechałam. Ja tak bardzo chciałam, bo wiecie, ja bardzo lubię Anglię. Głównie oczywiście Londyn i te różne inne miejsca, które widziałam, ale wiecie, ja uwielbiam te małe wioseczki, te domki, tę architekturę. Natomiast Szkocja to jest po prostu coś cudownego. I myślę, że trochę w mojej hierarchii, w moim serduszku troszkę będzie miała wyższe miejsce. I to by było chyba na tyle, bo widzę, że za minutę jest kolacja i mieliśmy się nie spóźnić, także ja idę na kolację właśnie. No i to tak, to nic nie zrobiłam w sumie i spoko. Później będzie czas na to. Tak, coś jeszcze chyba chciałam powiedzieć, ale to już teraz nie pamiętam właśnie, więc może jak mi się przypomni, to później przyjdę. Ależ mi się tu podoba, naprawdę jest tak cudownie. Na szczęście jeszcze kilka dni i jakoś nie odczuwam tego, że o, już zaraz, już wyjeżdżamy, tylko jeszcze będzie można się tym nacieszyć, więc no po prostu cudownie. Dobra, już kończę się zachwycać w takim razie. Widzimy się później, jak mi się coś przypomnie, jak nie to jutro, a ja mam, no.